trenerem Hanna Waldem. Ta przewaga po pierwszym skoku była miażdżąca. Nie tylko w stosunku do Hanna Walda, który był przecież 14, ale nawet do drugich, na drugiej pozycji ex aequo Bigla i Jokel Seja. Może proszę Państwa, trzeba w sporcie oprócz wielkiej klasy mieć dużo szczęścia. Dziś szczęśliwie dla klasyfikacji, podkreślę, Pucharu Świata, Adam Małys zostaje liderem, chociaż jeżeli ktoś w ostatnim czasie wygrywa dwukrotnie złoty medal Mistrzostw Świata i jego forma idzie w górę, ale to nie ma szczęścia, ale to, że stało się to tak szybko, no to dziś troszeczkę było w tym szczęścia, ale jedno ważne podkreślenie. Tego konkursu nie wygrałby nikt poza Adamem Małyszem. On był najlepszy.